Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Prezydencki Kwadrans. Ze mną dzisiaj zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Ewa Pałachata. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Rektor. I Kamila Paraniżyńska, Pani Prezydent. Mieszkańcy dużo pytań napisali, przynajmniej kilka z nich dzisiaj podejmiemy i rozpoczniemy od pytania dotyczącego prac zamiatarki. Czy można przełożyć godziny pracy zamiatarki, tej dłużej, która hałasuje między 2.30 a 3.40 w centrum miasta, budząc mieszkańców? Szczególnie uciążliwe jest to w tunelu na Katedralnej pomiędzy ulicą Lubelską a Jana Pawła. No to, że mamy taki sprzęt, jaki nasza spółka ma taki sprzęt, jaki ma, ale oczywiście interweniowaliśmy już kilkukrotnie. Wydaje mi się, że to jest incydentalnie, kiedy ta zamiatarka, ta głośna, ta najstarsza wjeżdża w centrum miasta, bo staramy się, aby spółka tak dobrała trasy przejazdu, aby wykorzystywać nowy sprzęt w terenach bardziej zabudowanych blokami, czy tutaj właśnie w centrum, gdzie ta zabudowa jest taka mocno intensywna. Ja zwrócę na to uwagę. Już żeśmy kilkakrotnie interweniowali, te trasy przejazdu były zmieniane. Postaramy się również, aby ta trasa została zmodyfikowana. Pani Prezydent, to kolejne pytanie. Starosta nazwał jarmark chińskim miasteczkiem. Zgadza się Pani z tym stwierdzeniem? Nie zgadzam się, absolutnie się nie zgadzam. Pan starosta być może z okien swojego gabinetu nie widział, jaki asortyment tam jest sprzedawany, ale chciałabym wrócić do w ogóle pomysłu jarmarku tegorocznego, bo tu chcieliśmy przede wszystkim pomóc kołobrzyskim przedsiębiorcom i większość wystawców to są wystawcy z Kołobrzegu, być może pan starosta tego nie wie. I z chińszczyzną asortyment oferowany przez naszych kołobrzyskich przedsiębiorców absolutnie nie ma nic wspólnego. No nie będę tutaj wymieniała, ale może żałuję, że się kończy jarmark, bo być może byłaby jeszcze chwila, żeby pana starostę zaprosić na spacer po naszym pięknym jarmarku. A kiedy się kończy jarmark? Wydaje mi się, że wczoraj się już skończył, powolutku się zbierają nasi przedsiębiorcy. Ach, no tak, to za późno rzeczywiście, ale ja bym kilka razy miałam okazję być na jarmarku i widziałam właśnie na przykład ręcznie robione jakieś maskotki i tak dalej. Tak, głównie proszę Państwa jest to rękodzieło i produkty regionalne spożywcze. Mamy naszych kołobrzyskich przedsiębiorców lodów, mamy ceramikę, mamy naturalne miody pitne, to trudno przynazwać to chińskim asortymentem. Przepiękną wazę nabyłam do domu, paterę na owoce, także... To złośliwość ze strony pana starosty, tak zwyczajnie? Nie chcę tego tak nazywać, być może nie miał okazji tam się przejść. Dalibyśmy mu jeszcze szansę, jeszcze kilka domków zostało, więc proszę, żeby porozmawiał. Przyszedł się i zainteresował, co się dzieje pod jego budynkiem, prawie że. Pani prezydent, po co nam miejski architekt? Czy tego wszystkiego nie robi już wydział w urzędzie? Muszę Państwu powiedzieć, że moje kluczowe wydziały odetchnęły z ulgą. Naprawdę brakuje nam może nie dodatkowych rąk do pracy, a brakuje nam takiego wsparcia koncepcyjnego w wielu różnych tematach, nie tylko z zakresu planistyki i urbanistyki, czyli samej procedury planistycznej, ale przede wszystkim dla tego, co widzimy na zewnątrz, czyli tego kogoś, kto nam pomoże w doborze mebli miejskich, doborze, nie wiem, nawierzchni, które są projektowane. Ja to bardzo mocno odczuwam przy realizacji naszych miejskich inwestycji. Zlecamy projekt, a potem pada pytanie, a jaką kostkę, a jaki kolor, a jakie ławki, a jakie meble miejskie. To wszystko wymaga naprawdę mocnego przemyślenia i ta praca koncepcyjna nad ważnymi problemami urbanistycznymi naszego miasta jest bardzo ważna, więc cieszymy się bardzo, że tak wielkiego, takiego fachowca udało nam się pozyskać do naszego zespołu jako wsparcie merytoryczne, bo dorobek naukowy pana doktora jest nieoceniony i jego doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z samorządami również, więc cieszymy się, że zyskaliśmy dodatkowy głos do rozwiązywania naszych problemów. Pani prezydent, czy to będzie tak, że na przykład ogłaszając już jakiś przetarg, już wtedy właśnie będą wyszczególnione te takie rzeczy, o których pani mówiła, czyli kostka, jakie ławki i tak dalej? Czy to później na etapie to, już... To właśnie od razu na przykład mamy przykład takiej ulicy, jaką jest ulica Zdrojowa. Projektujemy ulicę Zdrojową, projektant zadaje nam pytanie, w jaki sposób powinny być oznakowane, czy w jaki kolor nawierzchni w przypadku na przykład przejść dla pieszych. No,
bardzo ważne jest to, żeby nasze miasto nadążało za tym, co się dzieje w całym tym procesie związanym z budową dróg. I sądzę, że chcielibyśmy, żeby to było nowoczesne, żeby stosować jakieś nowoczesne materiały. Tu będziemy mieli na pewno duże wsparcie w tym zakresie. I liczę na to również, że będzie to też wkrótce widoczne, bo sporo projektów teraz się dzieje i głównie pod kątem architektonicznym będziemy chcieli to oceniać. Tak, żeby powstało coś, bo jak Państwo wiecie, inwestycje są bardzo drogie. Nie budujemy drogi, czy nie przebudowujemy drogi co 5 lat, tylko one służą nam kilkadziesiąt lat, więc niech to będą materiały nie tylko wytrzymałe, ale również piękne, estetyczne, które będą cieszyły oko. Pan architekt miejski mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że taką właściwie pierwszą dużą sprawą, którą będzie się zajmować, to będzie Podczele i kwestia planu zagospodarowania dla tamtego miejsca. No ale właśnie po drodze są jeszcze takie mniejsze, porównując oczywiście z Podczelem, ale na przykład właśnie ta Zdrojowa i te wszystkie inne inwestycje, czyli jeszcze po drodze będzie miał co robić, nie tylko Podczele. Tak, tutaj na pewno cały czas praca koncepcyjna. Podczele, jak Państwo wiecie, przystępujemy do dyskusji nad Podczelem i to jest rzeczywiście priorytet w tej chwili w oczekiwaniu w stosunku do naszego kolegi, ale są też takie małe rzeczy i one są bardzo potrzebne, bardzo potrzebne jest nam w tym zakresie wsparcie. Mamy też ogrodnika miejskiego, myślę, że poznali się już, więc cieszę się, że będą mogli współpracować, bo to jest istotne, zieleń plus meble, plus takie przyziemne sprawy związane z realizacją inwestycji, więc mamy teraz już pełne merytoryczne wsparcie i sądzę, że to wkrótce nasi mieszkańcy zobaczą i ocenią sami. Pani Prezydent, po co są stojaki przed rynkiem? Chyba po to, aby stał tam samochód, a my rowerzyści mamy zaczepiać swoje pojazdy o znaki drogowe lub chodzić z rowerem po rynku. Po co te akcje Aktywne Kołobrzeg i zachęcanie do jazdy na rowerze? Może Pani Prezydent zajmie się tą tematyką? Przyznaję szczerze, że absolutnie nie znaliśmy tego problemu. Ja oczywiście zwrócę tą uwagę panu, który zajmuje się pilnowaniem porządku na naszym targowisku, ale przypomnę Państwu, że właśnie został ogłoszony przetarg na przebudowę targowiska. Zieleń Miejska już ogłosiła, więc tak naprawdę te wszystkie uciążliwości, które tam Państwo w tej chwili macie, a które będziemy chcieli mimo wszystko, żeby zniknęły i zwrócimy na to uwagę, to one na etapie już nowej inwestycji, czyli jak już ją oddamy, na pewno nie będą tak niedogodne, nie będzie takich niedogodności. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ja sama chodzę na rynek i nie zauważyłam, żeby tam był jakikolwiek problem. Ale dziękujemy za ten sygnał i oczywiście przekażemy tą kwestię do Zieleni Miejskiej. Pani Prezydent, ja chciałam jeszcze wrócić na chwilę do remontu targowiska. Kiedy mógłby się zacząć? Bo tutaj te plany były przeróżne. Tak. Ustaliliśmy na ostatnim naszym spotkaniu prawie półtora roku temu z przedsiębiorcami, którzy tam prowadzą swoją działalność, czy po prostu nawet incydentalnie handlują, że najlepszym terminem na rozpoczęcie remontu jest zawsze początek października. Jednak teraz wiem już ze strony spółki, że rozmawiali ponownie, spotykali się z przedsiębiorcami, były sygnały i prace, nasze targowisko od 1 listopada będzie przeniesione w inne miejsce. Tymczasowe targowisko będzie znajdowało się przy ulicy 6 Dywizji Piechoty przy stacji Moja. Myślę, że 5-6 miesięcy i będziemy mogli już z powrotem wrócić w to miejsce, które od wielu lat jest targowiskiem. No, czekamy z niecierpliwością na to, co się wydarzy na targowisku. Pani Prezydent, i znowu wracamy do starosty. Czy uważa Pani wypowiedź starosty? Uspokajam mieszkańców, nie podpiszę żadnych propozycji, które zmierzają do ograniczenia ruchu samochodów w centrum. Czy to jest głos poważnego kandydata na prezydenta? Co Pani na to? Ja odniosę się do tej kwestii merytorycznej, nie politycznej. To znaczy, my nie złożyliśmy, proszę Państwa, jeszcze żadnego dokumentu do starosty, wobec czego pan starosta nie bardzo ma co podpisywać. Od tego więc uspokajam, że nie będzie musiał nic podpisywać na ten moment. Przypomnę Państwu, że przystępując do prac nad uspokojeniem ruchu, ja to cały czas podkreślam, nie zamknięciem, a uspokojeniem ruchu w centrum miasta, powstał zespół, w którego wchodzili również przedstawiciele wyznaczeni przez pana starostę. Zespół prac Oprócz przedstawicieli starostwa była również przedstawiciele policji, naszej straży miejskiej, pracownicy merytoryczni, autor projektu organizacji ruchu. Pracowali w zespole, wypracowali pewną koncepcję i tą koncepcję nad nią cały czas się pochylamy, dyskutujemy. Ostatnie nasze spotkanie przyniosło wniosek, zresztą wniosek, który wyszedł od mieszkańców podczas naszego spotkania z zarządcami wspólnot tutaj funkcjonujących w samym ścisłym centrum, aby jednak zwrócić uwagę na
komunikację przy wyjeździe z ulicy Rzecznej w ulicę Kamienną i że dobrym pomysłem byłoby takie właśnie małe rondo, które by rozładowało ten problem związany z brakiem skrętu w lewą stronę. Po dyskusji i policja, i pan starosta zgodziliśmy się wszyscy wspólnie, że rzeczywiście jest to dobry pomysł. Teraz projektant oceni, jakie są możliwości, żeby to rondo tam powstało, a jeśli już, to jak duże, czy nie skomunikować takie... budowlanej ulicy z tym rondem. No właśnie, żeby... takie, mhm. O właśnie, bo może to być coś większego, wcale nie musi być to dokładnie. Małe, bo można jeszcze tutaj trochę... Można jeszcze rozważyć połączenie ulicy Budowlanej, ale to się będzie oczywiście wiązało z likwidacją miejsc postojowych, które tam w tej chwili dosyć gęsto, jak Państwo wiecie, są. Przy czym no, będziemy to rozważać. Projektant jakby weźmie to w swoje ręce i oceni, jak to rondo tam budować. Więc absolutnie żadnych gwałtownych ruchów Pani Prezydent nie czyni w tym zakresie. Powoli wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. Dla nas oni są najważniejsi. Pani Prezydent, ale to Pani Prezydent zapowiedziała, że być może już po jarmarku, jak jarmark się skończy, to wtedy być może... Oczywiście i tak byliśmy przygotowani, Pani redaktor, no ale pojawiły się nowe głosy w dyskusji. Postanowiliśmy się jeszcze spotkać i wytłumaczyć, jak wygląda organizacja ruchu, bo stwierdziliśmy, że nie do końca zarządcy wspólnot znali sposób, czy tam zasady, w jaki sposób ten ruch miałby być po zamknięciu, czy ograniczeniu ruchu wprowadzony. I to z dyskusji dokładnie, dyskusja to potwierdziła, że absolutnie mieszkańcy nie wiedzieli, czy przedstawiciele wspólnot nie wiedzieli, jak ten ruch ma się odbywać. Więc wysłuchaliśmy, będziemy rozmawiać, zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia ronda i wrócimy do tematu za jakiś czas. No właśnie, Pani Prezydent, czyli tak naprawdę do momentu, w którym nie będzie jasne, czy to rondo może powstać, a później, jeżeli będzie mogło powstać, to do momentu, do którego ono nie powstanie, to ruch w centrum się nie zmieni? Nie zmieni się, proszę Państwa. Nie chcieli, tak jak wspomniałam, nie chcemy robić gwałtownych ruchów, ale chcę Państwu przypomnieć o jednej rzeczy, ponieważ właśnie w tej dyskusji z mieszkańcami, przedstawicielami wspólnot. Przypomniałam, bo ktoś zadał pytanie, po co my to robimy? Po pierwsze chcę powiedzieć, że absolutnie nie dla turystów. My to robimy dla mieszkańców, żeby tutaj w centrum miasta mogło być naprawdę trochę lżej, trochę w inny sposób zadbać o tą przestrzeń publiczną. Ale z drugiej strony chcę Państwu powiedzieć, że przyjęliśmy kilka lat temu politykę komunikacyjną naszego miasta i przypomniałam wtedy jeden element, którym było po pierwsze wprowadzenie strefy tempo 30 na terenie całego centrum, a drugą rzeczą było wycofanie autokarów z miasta. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Ale ja pamiętam, że to pan Henryk Bieńkowski mocno zabiegał o to, aby wycofać autokary z centrum i pamiętam, że to wcale nie przeszło za pierwszym razem. Oczywiście, kilka razy ale, w końcu wycofaliśmy te autokary, proszę Państwa. I rzeczywiście był problem, były protesty, były negatywne opinie, ale jak teraz przypomniałam na tym spotkaniu, to muszę Państwu powiedzieć, no świetnie i cudownie. I naprawdę początki są czasami bardzo trudne, ale potem będziemy mogli dostrzec korzyści z tego, że uspokajamy ten ruch, tak? Że oddajemy trochę więcej miejsca dla zieleni, dla rowerów, dla... No może nie jest to zbyt dobry przykład, ale uważam, że hulajnogi elektryczne, gdyby je trochę ucywilizować i okrzesać, czyli naszych mieszkańców, czy tam turystów zdyscyplinować do tego, żeby poruszać się tymi obiektami, to dla naszego miasta uzdrowiskowego pojazdy elektryczne powinny być priorytetem. Czyli wjazd do centrum tylko dokładnie w taki sposób, albo na piechotę, albo rowerem, albo właśnie hulajnogą przy zachowaniu zdrowego rozsądku, bo to jest największy problem. Tego hulajnog często brakuje użytkownikom. Tak. A jeszcze chciałam zapytać inny scenariusz. No to okazuje się, że przy ulicy Rzecznej jest problem z takim rondem. Czy nie będzie problemu z rondem. Ono tam było kiedyś rysowane. Ja przypomnę Państwu, że jeszcze wtedy, kiedy droga była w zarządzie województwa, dawno, dawno temu przygotowywany był taki bardzo duży projekt przebudowy ulicy Kamiennej. Później od niego odstąpiono, wykonano tylko remont i tam to rondo było wrysowane. A tam wtedy nie były po dwa pasy z każdej strony? Nie, tam nie ma zaplecza na dwa pasy. W tym takim miejscu, o którym mówimy, w tym miejscu mówimy, myślimy o rondzie, tak? Więc na pewno małe rondo, takie, które by chociażby rozładowało wyjazd w lewą stronę z ulicy Rzecznej, nawet bez komunikowania z obecną budowlą, najprawdopodobniej będzie możliwe. Wstępnie już rozmawialiśmy na ten temat. Ale rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy jeśli już przebudowywać
to tak już docelowo, tym bardziej, że droga w tej chwili jest naszą drogą miejską, więc będziemy mogli sami tutaj. A to zbudowane tak naprawdę mocno ułatwiło takie małe rondo wyjazd, bo teraz wyjeżdżać tutaj taką z boku, w prawo, w lewo, to jest czasem skomplikowane. Może tak być, rzeczywiście. Tak? Może tutaj jadą kamienną samochodem. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nawiązaliśmy współpracę z ekspertem Związku Miast Polskich, który specjalizuje się w zarządzaniu ruchem w miastach. Pracował przy wielu takich spowolnieniach ruchu i w Krakowie, w Bydgoszczy, w Toruniu i właśnie z nim będziemy współpracować. W tej chwili tak naprawdę współpracuję w ramach naszego COCO-BI z Koszalinem w ramach strategii dla tego stowarzyszenia i tam również zajmuję się kwestią komunikacji. Jest również ekspertem przy Ministerstwie Transportu, więc wspólnie oceniamy kwestie związane, czy pracujemy nad kwestią uspokojenia tego ruchu. On również się temu przyjrzał i uważa, że jest to bardzo dobry projekt. Choć tak jak mówię, zawsze, proszę Państwa, ktoś będzie w takich sytuacjach niezadowolony, ale potem zaczynamy dostrzegać korzyści. Tak jest we wszystkich sytuacjach, w których rzeczywiście konsekwentnie ten ruch się uspokaja. Potem widzimy te korzyści. Panie Prezydent, i ostatnie pytanie. Czy coś Pani wie na temat przerobienia nowo wybudowanych miejsc dla niepełnosprawnych przy restauracji Migalo? Jakie było uzasadnienie tego, koszt, no i czyj wniosek? No tak, taki drobny podtekst wyczuwam. Proszę Państwa, miejsca przy ulicy Towarowej zostały przeprojektowane na wniosek naszego pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Zresztą nie były to jedyne miejsca, które w naszym mieście przepracowywaliśmy, przerabialiśmy, poszerzaliśmy. Kiedyś tak było, że budowano te miejsca, niezgodnie, nie były wymiarowe, nie były z takiego materiału, miały krawężniki, więc konsekwencje pan Marcin Racinowski, który był naszym pełnomocnikiem, wskazywał nam takie miejsca. Zresztą w tamtym miejscu były też informacje, takie wnioski od turystów, że nie mogą wyjechać, że jest krawężnik za wysoki, więc robiliśmy takie poprawki, zgłaszaliśmy na przykład też przy ulicy Wylotowej, która nie tak dawno, nie wiem czy Państwo wiecie, była zakończona. Tam również pisaliśmy wniosek do Pana Starosty o obniżenie krawężników dla świeżo nowej, wybudowanej ulicy, tak? I my na przykład tak obniżaliśmy przy ulicy Kolejowej, zmienialiśmy miejsce tutaj vis-a-vis urzędu. My tego nie dostrzegaliśmy, choć z okna widzieliśmy te miejsca dla osób niepełnosprawnych. I to są te efekty pracy naszego pełnomocnika. Na jego wniosek te miejsca były przerobione. A ile kosztowało przerobienie? Jejku, teraz nie powiem. nie jestem przygotowana. Myślę, że około 16 tysięcy kosztuje przełożenie, tak, ale to nie jestem pewna w tej chwili. Mhm. Pani Prezydent, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To była audycja Prezydencki Kwadrans. Zastępca Prezydenta do spraw gospodarczych Ewa Połychata. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.